Prezydent Radosław Witkowski deklaruje podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy Alei Wojska Polskiego. Dar od mieszkańców Radomia i 1,5 tony karmy otrzymało dziś schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radomiu. Wtorek, 13 dzień marca, Adam Kowalczyk, zapraszam na Teledziennik. Prezydent Radosław Witkowski, jak deklaruje, podpisze umowę na dofinansowanie przebudowy Alei Wojska Polskiego. Warunek jest jeden. Prawnicy Urzędu Miejskiego i prawnicy Wojewody Mazowieckiego muszą wyjaśnić niestandardowe, zdaniem prezydenta, zapisy w tym dokumencie. Tymczasem wicewojewoda apeluje do prezydenta o podpisanie umowy. Umowę na dofinansowanie przebudowy Alei Wojska Polskiego podpisał w minioną sobotę w imieniu wojewody mazowieckiego wicewojewoda Artur Standowicz. Podpisanie odbyło się w obecności radomskich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Jednak tego samego dnia o swoich wątpliwościach dotyczących umowy poinformował na swoim profilu na Facebooku prezydent Radosław Witkowski. W zamieszczonym tekście można było przeczytać m.in., że w projekcie umowy znajdują się niestandardowe zapisy, które budzą wątpliwości, jeśli chodzi o zabezpieczenie interesów miasta. Wicewojewoda Artur Standowicz tłumaczył i zapewniał, że konstrukcja umowy jest standardowa. Jest to standardowa umowa, jaką podpisujemy. Nic nie jest nadzwyczajnego w tym, że każdy podmiot, który udziela dotacji, mówimy o dotacji z budżetu państwa, szereg zabezpieczeń na okoliczność realizacji umowy zawiera w takich umowach, więc ja jestem zdziwiony tym stanowiskiem pana prezydenta. Z opinią wicewojewody nie zgadza się prezydent Radosław Witkowski. To nie są standardowe zapisy. Inni wojewodowie, czy to wojewoda śląski, czy lubuski, nie stosują takich zapisów. Takie zapisy stosuje tylko wojewoda mazowiecki. A jak pokazała chociażby sprawa w USA i moja wygrana z prawnikami, z wojewodą, prawnicy wojewody nie mają monopolu na wszechwiedzę. Jak tłumaczy prezydent Radomia, ten niestandardowy zapis to brak w umowie możliwości jej rozwiązania w przypadku zmiany decyzji ministra o finansowaniu inwestycji bez możliwości dochodzenia przez miasto roszczeń. Ale Radosław Witkowski nie wycofuje się z podpisania umowy na dofinansowanie przebudowy Alei Wojska Polskiego. Umowę na przebudowanie Alei Wojska Polskiego podpiszę niezwłocznie po tym, jak prawnicy Urzędu Miejskiego wyjaśnią z prawnikami Urzędu Wojewódzkiego te niestandardowe zapisy, które znalazły się w tej umowie. Te niestandardowe zapisy stawiają w dużo gorszej sytuacji miasto Radom i my musimy mieć pewność, że ta umowa nie zagraża bezpieczeństwu miasta. Jak informuje, wicewojewoda Artur Standowicz w poniedziałek 12 marca przesłał do radomskiego magistratu do podpisania przez prezydenta Radosława Witkowskiego dwa egzemplarze umowy na dofinansowanie przebudowy Alei Wojska Polskiego. We wtorek rano doszło na szczęście do niegroźnego wypadku na budowie kamienicy Deskurów. Jeden z robotników spadł do wykopu i doznał ogólnych potłuczeń. Do zdarzenia doszło po godzinie 8 rano. Wysłaliśmy na miejsce karetkę pogotowia specjalistyczną. Przybyły na miejsce lekarz, stwierdził ogólne potłuczenia ciała. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 33-letni mieszkaniec gminy Borkowice w powiecie przysuskim, który spacerując po lesie znalazł pocisk czasów II wojny światowej i go z powrotem zakopał. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. O szczegółach zdarzenia mówi aspirant Aneta Wilk, rzecznik przysuskiej policji. W jednym z portali internetowych 33-letni mieszkaniec gminy Borkowice zamieścił informację o znalezieniu pocisku z okresu II wojny światowej. Policjanci po rozmowie z mężczyzną ustalili, że faktycznie na terenie lasu w powiecie szydłowieckim przy użyciu wykrywacza metali odnalazł pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej. Po odnalezieniu go, podkopował go i ponownie zakopał, gdyż wiedział, że jest to przedmiot niebezpieczny. Dzięki Bogu mężczyzna był w stanie wskazać funkcjonariuszom, w którym miejscu dokładnie zakopał ten pocisk. Patrol rozminowania w jednostki wojskowej pocisk odnalazł, pocisk zabezpieczył i teraz mężczyzna odpowie przed sądem za popełnione wykroczenie. Poduszki, koce oraz 1,5 tony suchej i mokrej karmy otrzymało dziś radomskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radomiu. To dary od mieszkańców Radomia, które przekazał schronisku prezydent Radosław Witkowski. Dwa tygodnie. Tyle wystarczyło, żeby radomianie kolejny raz pokazali, jak hojne mają serca. 1,5 tony karmy, jaką udało nam się zebrać, to niewątpliwie rekord. W zeszłym roku to było ponad tona, w tym roku 1,5, więc to tylko pokazuje, jak rzeczywiście radomianie są ofiarni, jak chcą pomagać również zwierzakom. A radomianie przynosili nie tylko karmę.
to, co jest niezbędne, czyli to, co ścielemy zwierzętom, czyli kołdry, koce, które, żeby nie leżały, bo w boksach mamy beton, co prawda mamy budy, bo zakupiliśmy, wszędzie w boksach są budy, ale to jest niezbędne, żeby było im cieplej. Co prawda już mamy tuż, bo wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc będzie nam mniej potrzeba tego rodzaju materiałów, czyli koce, kołdry, ale to wszystko bardzo, bardzo jest nam potrzebne i za wszystko gorąco jeszcze raz dziękuję. Równie ważne jest otoczenie i komfort życia zwierząt, dlatego schronisko wkrótce będzie czekał remont. Nie zapominamy również o warunkach bytowych schroniska. Ogłosiliśmy przetarg na poprawę przede wszystkim wybiegów i mam nadzieję, że czekamy na ofertę do 22 marca, że również w tym roku uda nam się kilka boksów wyremontować. W zbiórce udział wzięły także radomskie szkoły i prywatni przedsiębiorcy. Bieg Kazików to okazja do promocji Radomia, przypomnienia historii miasta, roli jaką odgrywało przed wiekami, ale to również znana w kraju impreza sportowa i rekreacyjna. 11. Bieg Kazików odbył się w minioną niedzielę. Bieg Kazików to duża regionalna impreza. Składają się na nią również zawody dla dzieci i młodzieży oraz bieg charytatywny. Rekordu nie ma, ale bardzo zbliżona ilość do rekordu. Frekwencje podniosły nam bieg charytatywny, co biegaliśmy dla Julci. Wystartowało około 300 osób plus 1000 w biegu głównym. Dokładamy jeszcze biegi dzieci. Myślę, że wszystkich startujących około 2000 dzisiaj było. Artur Błasiński sam dawniej należał do krajowej czołówki biegaczy. Dziś zajmuje się organizacją imprezy, ale na trasie są jego wychowankowie, tacy jak trzeci w niedzielę Mateusz Kaczor. Udało mi się otrzymać trzecie miejsce prawie od początku do końca, więc jestem zadowolony. Wyczynowcy walczą o nagrody finansowe, amatorzy cieszą się z pokonania trasy. Dystans 10 km to spore wyzwanie. Dyszkę też trzeba dobrze piłować. W biegu Kazików nie da się wystartować bez odpowiedniego przygotowania. A jak się pan przygotowywał do tego biegu? No, zimą trochę tak intensywnie. 2 razy w tygodniu, 3. Ale to różne takie. 4-5 razy w tygodniu trzeba poświęcić na takie treningi. W biegu tradycyjnie mocną reprezentację mieli nauczyciele z radomskich szkół. Postanowiliśmy wystartować się troszkę większym gronem, jako baczyński team, promując 7 liceum. Wszyscy, którzy pokonali 10-kilometrową trasę, otrzymywali pamiątkowe medale. Oj, bardzo, zwłaszcza jak się pierwszy raz biegnie na takie długie kilometry, taką trasę. Bieg zakończył Radomskie Kaziki 2018, podobnie jak inne imprezy z tego cyklu promował Radom. To jest bieg kazimierzowski, bieg Kazika, to jest promujący naszego patrona, świętego Kazimierza. Biegamy przez miasto kazimierzowskie, biegamy w centrum miasta Radomia, no ma to swój urok, no i tak staramy się eksponować te mniej znane, czy bardziej znane miejsca w Radomiu. Dlatego uważam, że to i historycznie, i biegowo, czyli sportowo jest udana impreza i dobrze promująca nasze miasto. Wielu uczestników już wcześniej biegało w Radomiu i biegacze zapewniają, że przyjadą na następny bieg Kazików. Bardzo dziękuję organizatorom i w tym roku udało się wygrać, bo w tym roku był 4, a to, że trochę przygotował się i że 1, no to do zobaczenia za rok. Następny ważny bieg w Radomiu to tradycyjny półmaraton Radomskiego Czerwca. Mamy jeszcze dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na film Do zakochania jeden krok, który będzie wyświetlany w najbliższy weekend w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Na Państwa telefony czekamy w środę, 14 marca o 11 pod numerem telefonu 883 385 557. Tą wiadomością kończymy Teledziennik. Już za chwilę sport i prognoza pogody. Do zobaczenia, Adam Kowalczyk.